To widok, jaki zobaczyła dzisiaj rano w swoim ogródku pani Krystyna. To, co zobaczyłam, dramat. Jak dużo tej wody podlało tutaj? To... No, metr miałam. Metr miałam. W garażu wszystko pływa. Masakra. A to pierwszy raz tak pani miała tutaj? Tak, pierwszy raz się tak zdarzyło. Ja podejrzewam, to wszystko z ulicy mi płynęło. W Myszkowie zalane były niektóre ulice i przejście pod torami, ale im dalej na północ, tym gorzej. W nocy wielu mieszkańców powiatu zawierciańskiego nie mogło spać spokojnie. W niektórych miejscowościach pojawił się grad. Od piątkowego popołudnia po przejściu bardzo silnej burzy zostaliśmy już zadysponowani do ponad 200 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków tej silnej burzy, która przeszła. Tylko dzisiaj od godziny 12 w nocy do godziny 12 w południe odnotowaliśmy 73 zgłoszenia. Przede wszystkim wyjazdy dotyczyły usuwania powalonych drzew z ulic, zalanych piwnic czy uszkodzonych dachów. Głównie ucierpiała gmina Szczekociny, również gmina Kroczyce. To między innymi w Kroczycach przez długi czas nie było prądu. Powalone na linię energetyczną drzewa spowodowały dużą awarię w wielu miejscach. Dla niektórych to mniejszy problem, bo mimo niedzieli mają sporo pracy po tym, co działo się w nocy. Na przykład pan Zdzisław. Tutaj wyrwało i... No widać, że było uderzone, ale jak to było? Mieszkańcy liczą straty i mają nadzieję, że kolejne zapowiadane burze nie będą dla nich tak fatalne w skutkach.